Czy pan może odpowiedzieć tak jednym zdaniem na pytanie, czy oto dzisiaj Polska łamie prawa człowieka, jeśli chodzi o prawo antyaborcyjne? Moim zdaniem tak, łamie, ponieważ obecny standard, który został wprowadzony mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest sprzeczny ze standardami praw człowieka, w szczególności z orzecznictwem Komitetu Praw Człowieka ONZ i gwarancjami wynikającymi z Paktu Praw Osobistych i Politycznych. Polega to na tym, że orzecznictwo już przewiduje, że nie można zmuszać kobiety do rodzenia dzieci, które są dotknięte wadą letalną. A czy z drugiej strony, bo takie postulaty są przecież obecne, zwłaszcza w ogólnopolskim strajku kobiet, czy legalna aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży to też jest prawo człowieka, czy nie? Może odpowiem w ten sposób, że jeżeli byśmy prześledzili standardy praw człowieka wynikające z orzecznictwa sądów międzynarodowych, to one tak daleko nie sięgają. Tutaj trybunały międzynarodowe starają się zachować pewną, powiedziałbym, ostrożność, biorąc pod uwagę różne podejście do tego zagadnienia w różnych państwach. Natomiast oczywiście ten typ możliwości dokonywania aborcji jest przewidziany w ustawodawstwie większości państw europejskich. Teraz trwa taka akcja wysyłania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polki. Czy w pana ocenie te skargi do Trybunału mają jakąś szansę powodzenia, mają jakąś szansę wpłynięcia też na stan prawny w Polsce, czy ta droga de facto może symbolicznie ważna, ale tak naprawdę nie jest w stanie niczego zmienić? Myślę, że absolutnie ta droga powinna być wykorzystana i dobrze, że się tak dzieje, ponieważ zarówno Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak również te komitety ONZ-owskie mają istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania i debaty krajowej, i międzynarodowej.